Witajcie. No to w dzisiejszym filmiku będzie oczywiście wyjaśnienie tego, kto wygrał małą czarną i, to muszę przekręcić, jabłuszko DKNY, także pewnie jesteście bardzo ciekawi, więc nie będę przedłużać. Przede wszystkim Wam bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za taką dużą aktywność, bo nie spodziewałam się aż tak wielu odpowiedzi, komentarzy z Waszej strony, także bardzo mnie to cieszy. I wszystkim moim subskrybentom serdecznie jeszcze raz dziękuję za Waszą aktywność, za każdą łapkę w górę i za to, że ze mną jesteście, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I dobrze, nie przedłużam. Także zielone jabłuszko wędruje do Ketmiał94. Gratuluję Ci bardzo. Natomiast mała czarna leci do Magdaleny G. Także dziewczyny, bardzo serdecznie Wam gratuluję. Oczywiście te odpowiedzi umieszczę w opisie, abyście mogli sobie zobaczyć, jakie one były i dlaczego właśnie je wynagrodziłam. Uważam, że są bardzo fajne, także dziewczyny, naprawdę świetne odpowiedzi, bardzo mi się podobały, dlatego te perfumy tutaj wędrują do Was, chociaż przyznam, że miałam dylemat, niestety. Nagrody są tylko dwie, a Was było tylu i chciałabym naprawdę wszystkich wynagrodzić, ale niestety tak się nie da. Ale z tego miejsca też chciałam serdecznie pogratulować, ale najpierw podziękować jednej osobie, bo z tego, co Wam mówiłam we wcześniejszych nagraniach, od czasu do czasu będę wynagradzać jedną taką osobę, która jest najbardziej aktywna na moim kanale, albo też na innych kanałach, w których jestem, czy też na Facebooku, czy na moim blogu, czy na Instagramie itd., itd. I taką osobą będzie Aga Sasanka. Agu, bardzo Ci dziękuję za Twoją aktywność. Jest mi bardzo miło. 6 miesięcy, które tutaj razem spędziłyśmy. Bardzo dużo komentarzy, wymiany zdań i jakby dzielenia naszych pasji, którymi są perfumy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i dlatego postanowiłam wynagrodzić się takim skromnym prezentem zapachowym. Będzie to woda toaletowa Victoria's Secret. Jest to zapach świeżej bawełny i różowej lilii. Wspominałaś w jednym ze swoich komentarzy, że szukasz takiego zapachu z jednej strony właśnie delikatnego, ale bez jakichś owocowych akcentów, więc myślę, że będzie idealny, więc daj mi znać koniecznie, czy choć trochę trafiłam w Twoje gusta. I dodatkowo będzie jeszcze, o, wplączę się, śmietanka i właściwie truskawka ze śmietanką, herbata, którą lubię i mam nadzieję, że też Ci zasmakuje. Także również Tobie gratuluję, dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze, pozdrawiam i miłego dnia.